can never be ready for what's coming. And that's exactly what it will take. Idle threats are empty threats. Hej, siemano, witam was, jestem Divioner, a to jest Mountain Blade Warband Propulsive Pandor mod. Chciałbym dzisiaj wam zademonstrować w pewien sposób, jak możemy sobie ułatwić podbicie zamku. Tak więc wczytajmy sobie save. Nie wiem, który to już jest dokładnie save, bo już ten zamek dało mi się tylko zdobyć. Tak więc to nie będzie ten zamek, a nie, to będzie ten zamek, tak? Okej, tylko że... no dobra, to niech będzie ten zamek. Otóż, wchodzimy sobie w opcje i rozmiar bitwy ustawiamy na 30. Następnie sobie w naszych oddziach, no to już oczywiście ten pierwszy zamek, zanim zdobędziemy, to już zbieramy najlepsze oddziały, najlepiej oddziały tych najemników bądź wyszkolonych jednostek na fulla. Mi się udało na przykład tych ukraść tam komuś, nająć po prostu jako jeńców. Bo jedni byli u wroga, więc ich sobie, no nie wiem, tak więc ustawiamy sobie w pierwszej kolejności najlepsze nasze jednostki, jakie posiadamy. Więc Adventuriera zostawiam sobie na koniec, jako siły ostatecznego uderzenia. Otóż, widzicie, zamek ten posiada 344 obrońców plus 31 jeńców. Co prawda, my aż tylu nie będziemy musieli zabijać. Wystarczy, że zabijemy z tego 150 jednostek, czyli oblegaj zamek, przygotowujemy się do szturmu na mury. Okej. I wyszli nam naprzeciw szturmowi, tak? Czyli... chcą nas normalnie zaatakować, czyli każemy wojskom naszym atakować, my zachodzimy ich od drugiej strony, nie dajemy się trafić kusznikom, bo oni po prostu wymiatają wszystkich, ale nie mają tutaj tych bardzo dobrych kuszników, więc szybko podchodzimy ich z tej strony. Ja sobie wyciągam bucha, rozdupczam kuszników. Wiecie, ustawiłem 30 jednostek, czyli będzie po 15 z każdej strony. Będzie 15 naszych najlepszych i ich byle jakich. I o to właśnie chodzi. Bo jak już uda nam się wejść na mury, to już będzie o wiele lepiej. Oto szmata. Tu już nasi idą bohaterowie, oni są wykokrzeni dobrze, mają dobre uzbrojenie i w ogóle. Wiecie, ci kusznicy oni wymiatają. Oś ty dziodu. Tak, i tym oto sposobem udało nam się rozwalić 18 przeciwników. Okej, czyli... idziemy dalej. Szturmujemy na zamek. Każemy im atakować. My musimy szybko tam wbić do środka. A kurde, ci kusznicy to naprawdę zadają ogromne obrażenia. My się musimy tam dostać. I troszeczkę tych kuszników po boku, jeżeli nam się uda, rozwalić. Ale ja tu, pamiętam, padłem zaraz. O, to szmaty. Kozaczą. A! Dobra, udało im się. Padłem w boju, okej. Ale tutaj już moi wchodzą i zadymę robią. I w tym oto momencie zwiększamy do 85.
My możemy sobie paść, jeżeli mamy wojska, to one załatwią całą sprawę za nas. Okej, okay. I w tym momencie przychodzą uzupełnienia. Uzupełnienia nasze szybciej dojdą, niż oni wejdą na mury. Więc mamy przewagę. Bo tak to oni zawsze stoją już na murach i strzelają w naszych i wtedy nie jesteśmy w stanie wejść. Widzicie, mamy tutaj też kruszników ich i widzicie, i tak oto wygląda oblężenie. No i niestety musimy sobie popatrzeć z góry na to wszystko. Ale mam takie wrażenie, że uda nam się oblężyć to miasto. Co, popatrzymy sobie. Widzicie, nasi najemnicy tutaj bardzo dobrze atakują, także wojska, które żeśmy najęli z niewoli, też sobie dają radę. Widzicie, grunt, że już są na murach. I o to właśnie chodzi. Przybyli nowi wrogowie. Nasi już są na murach i już mamy przewagę, bo ci kusznicy nie siedzą po tych i nie strzelają z góry. Mają szansę nasi wejść i rozwalić wszystkich po kolei. Widzicie, to są wojska najęte właśnie z tych więźniów. Czyli opłaca się także wojska pozyskiwać właśnie z więźniów. Najlepiej jakichś tutaj takich patrzeć sobie dokładnie, jakich mają jeńców wojennych. Widzicie, 42 ubitych naszych, 4 martwych. Czyli to nie jest taki ogrom. Zaś 14 rannych. Rannych da się opatrzyć i wyleczyć, a zamek będzie nasz. Za chwilę dojdą jeszcze jedne wojska. O, i to będzie ostatni chyba, albo przedostatni rzut. Nie ma się co martwić, że umierają nam wojska. Dostaniemy 31 ich jeńców wojennych. Tak, więc zaznaczam, że warto mieć tych szturmowców, takich płyciarzy z mieczami, tarczami, co wejdą i rozwalą, i kuszników albo łuczników. To obowiązkowo muszą być takie jednostki, żeby właśnie strzelać z tyłów. Widzicie, o, tutaj no, moi łucznicy, kusznicy atakują ich kuszników. I, o kurde, co ja zrobiłem? I mamy większe szanse, że ogarniemy całą tę akcję. No, widzicie, kusznik go zaczną. Ty ziomek, jakbyś miecz miał, to może nawet mi mniej zginie niż poprzednio. Okej, okay, tak więc ich wojsk jest 30 naszych, 14. Zaryzykowałbym i wziął, ustawił na 150. Przybyli i tak nowi wrogowie, ostatni chyba sort. Tak więc ja sobie zwiększę na 150, żeby uzupełnienia moje, a ich już nie przyjdą. Więc mamy 48 na 48, czyli już jest wygrana. Teraz wchodzą ci największe koksy moje, czyli tych, co sobie zostawiłem na tyłach. O, patrzcie, co za koksy wchodzą. Największy koks, teraz to już jest pozamiatane i miasto, zamek jest nasz. Z miastem jest nieco ciężej, bo tam jest tych obrońców znacznie więcej. Teraz wchodzą ci, za których płacę 245 żołdu mi tygodniowo, za jednego. Jeszcze nic nie zabili, ale zaraz się to... O, jest Hero Adventurier, właśnie za nich płacę trochę hajsu. Umpire Knight tak samo. Widzicie, już 59, no kurde, przeszły wsparcie, ale teraz jest o pozamiatane. Wiecie, to jest sposób na zdobycie zamku. Taki wczoraj właśnie go wynalazłem, a zawsze miałem problemy z pierwszym zamkiem, okropne. Nawet jeżeli miałem potężnie wykopczoną armię liczącą 80 żołnierzy, to nie byłem w stanie zdobyć tego zamku.
zawsze mi padali zanim dochodziłem, ale tak to wyczaiłem w sposób i bardzo mi się on podoba i postanowiłem się z wami podzielę. O kurczę, jeszcze jeden sort wsparcia przyszedł dla nich, jest 84 wojsk. Ale to już jest ostatni. Kurczę, Pender Swordsman mi zginął. Swordsman. Ci kuszlicy są naprawdę wkurzające, o widzicie? Skirmisher. O ja, imperialny szlachetny rekrut mi zginął. Ale już jest pozamiatan, patrzcie. Ja sobie, porównam straty z tamtego mojego save'a i z tego mojego save'a. I rozpatrzę, który mi się bardziej opłaca. Otóż, jeżeli, wiecie, jeżeli oblężycie już taki zamek, zdobędziecie go, to liczą się naprawdę pierwsze kilka dni w grze oczywiście. Żeby go tak dozbroić, tak go upchać, żeby było jak najwięcej jednostek, już nawet rekrutów, wrąbujecie rekrutów, wszystko, żeby tam zapełnić ten zamek, żeby był nawet do 300 jednostek, żeby nawet patrząc na samą ilość, bali się go zaatakować. Jeżeli go zaatakują, no to macie lipę i musicie się bronić, ewentualnie próbować zdobyć inny zamek. A ja właśnie chyba tak zrobię, próbuję zdobyć zamek bliżej przyjaznych... O kurczę, Hero Adventurier mi zginął. On już był wykokszony na fulla. Przyjaznych tych... nacji. I całe oblężenie zajęło niecałe... 12 minut, zaraz będzie 12 minut, ale został się ostatni. O kurczę, 217 musieliśmy zabić. O to i tak zawsze 100 mniej niż w zamku. Zostaje wycofali się do zamku, trzeba zabić ostatecznie jeszcze kilku. Tutaj możemy zrąbać po całości. Bo jak mnie strzeli jakiś kusznik. Będzie lipa okropna, aż się za nie mówiłem. No i tak się zagrabia. Pewnie oni by dali radę. To są bohaterowie. I tak. Mamy możliwość najęcia ich tutaj wszystkich. To co, najmiemy najpierw od tych najlepszych. O, Huskarl. O, to było... Tych trzeba ponajmować i tak ich zaraz trzeba będzie wrąbać w zamek. Kurczę, sorka. O, to jest koks. Zarządzę ekwipunkiem, ściel sam, ale zawsze można sprzedać. Chociaż 24 tysiące tylko mam. Przyszło mi zapłacić 10 tysięcy żołdu za nich wszystkich. Gotowe. Super. Ja zostaję tym. Kurde, kogo by to wyrąbać? Jak on się nazywał? Ten koks, co nie jest koksem wcale. Tylko nobem zwykłym. Miałem tutaj takiego. Nie, Kasim Alice. Okej. Okay. Oczywiście Królestwo Pendoru. Zarządzaj garnizonem. I tu jest właśnie ta chwila, kiedy musimy wrzucić w ten garnizon wszystko, co posiadamy. Strzelającego najbardziej. Tych tak samo, tych sobie zostawiamy. To będzie nasza eskorta w poszukiwaniu wojsk. Najemny miecz. A jego zostawimy. Tych tak samo, piechotę, to każdą piechotę zostawiamy. Weźmy sobie... Pendorskich zostawimy. O, tych to nawet nie użyłem. W tym oblężeniu. O, Hero. O, Pendorman at Arms. Wszystkich
wszystko, całą piechotę zostawiamy. Całą Cobra Warrior. A zwój, to zwój, to ty idziesz do tego. Cobra Warrior to są ci... Ci, na kuniach, tak? Zostawiamy zbrojnych, o, konnicę zostawimy, jak już wspominałem wcześniej. Pendorski, kurczę, jeździec. Tak, ile to mamy? O, właśnie, tych 6 zostało nam, a mieliśmy ich 12. Tak, nieźle. Poszło ich. Tak, najpierw weźmiemy sobie tych, którzy muszą sobie wyskillować się. Pendor... Ten jest wykokszony, ten musi iść do góry. Wykokszony, ten nie wykokszony. Okej, okay, no i ci są wykokrzeni. Niewolników zostawiamy. Opuść. Widzicie? I mamy zdobyty zamek. Tu tu ru, tu tu. Tu tu ru, tu tu. Szybko najmujemy wojska. Byle jakie. Kurczę, to jeszcze z, muszą mi się zmienić ta doktryna na pendorską. Oż ty łajzo. O ty szmato, ja ci uzbrojenie dałem, a ty łajzo mi odchodzisz? Śmierduchu jeden. Dobra. Zorganizuj garnizon. Rzucamy tych, tych i okej, tak więc z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o moją technikę na szybko wypatrzoną wczoraj, jak łatwo zdobyć zamek. Tak więc trzymajcie się do następnych odcinków z Warbanda, takich luźnych, nie serii na razie. Tak więc trzymajcie się, czołem!